Dzień dobry. Witam wszystkich. Cześć czołem, serwus. Dobre popołudnie, bo jeszcze nie wieczór. Dzień dobry, super. To znaczy, że mnie widać. Weszliście do pokoju. Czy jeszcze powiedzcie, czy słychać? Mam nadzieję, że tak. Świetnie. Witam bardzo serdecznie. Napiszcie mi, skąd jesteście, kochani, bo to fajnie wiedzieć, z jakich zakątków Polski przybywają nasi uczestnicy. Jestem strasznie ciekawa. Serpelice nad Bugiem. O, jacie, to strasznie daleko ode mnie. Kraków, pięknie. Lisów Śląskie, Kutno. No, no. No to mamy prawie cały przekrój Polski. Ciekawe, skąd jeszcze jesteście. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Pogoda też dopisuje w miarę, chociaż i tak nie możemy z niej korzystać za bardzo, ale mam nadzieję, że jakiś mały spacer też był. Zawiercie, świetnie. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj Śląsk, Kalety. Dobra. I Lisów ponownie. Fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszę, że nas odwiedzacie i że chcecie się od nas też czegoś nauczyć, bo my też tu po to jesteśmy, żeby was zainspirować i pokazać, jak można spędzić czas i w domu, i w szkole, ponieważ ten webinar STEM dla każdego jest głównie dedykowany nauczycielom, edukatorom czy też rodzicom, ale wiem, że przybywają też do nas dzieci i oglądają i inspirują się, a potem ciągną za rękaw mamę lub tatę, żeby takie zajęcia mogły też wykonać w domu. Dzisiaj będzie trochę technicznie, ponieważ dwa ostatnie spotkania dotyczyły bardziej takich działań STEM-owych dla młodszych odbiorców, chociaż dla starszych też, ale były to takie działania, które nie wymagały od nas posiadania jakiegoś szczególnego rodzaju urządzeń, czy też rzeczy związanych z techniką, technologii jakiejś bardzo zaawansowanej. Dzisiaj też w zasadzie nie będzie jakiejś zaawansowanej technologii, ale chciałabym Wam pokazać parę możliwości, bo być może to też natchnie Was do poszukania takich rzeczy, nabycia drogą kupna, ewentualnie zainteresowania się, czy w Waszych szkołach na przykład mógłby taki sprzęt zaistnieć i można by było go wykorzystać w pracy z dzieciakami podczas zajęć na przykład właśnie STEM-owych. Jeszcze zanim zacznę, to ostatnio pokazywałam kilka książek, z których ja korzystam. Zapomniałam o jednej bardzo ważnej pozycji, dlatego muszę ją Wam dzisiaj pokazać. Jest to książka pod tytułem Rozwiń swoją wyobraźnię. O, widzicie tytuł chyba w odbiciu lustrzanym. Ta książka to cała masa inspiracji takich technicznych. Napisana jest przez kobietę, która udowadnia, że kobiety również mogą się zajmować nauką, techniką, mogą eksperymentować, mogą doświadczać i mogą majsterkować. Ja też chyba jestem trochę takim przykładem, ponieważ bardzo lubię majsterkowanie i bardzo lubię zajęcia STEM-owe, więc staram się też nimi trochę zarażać moich uczniów, nauczycieli, z którymi się spotykam, więc polecam naprawdę szczególnie jeszcze raz Rozwiń swoją wyobraźnię, to jest taka pozycja warta uwagi. Tutaj znajdziecie bardzo dużo opisanych, bardzo dużo eksperymentów bądź jakichś konstrukcji, może nie eksperymentów, ale konstrukcji, które można wykonać sposobem domowym, na przykład sposób na domową studnię. Tak, te jakby projekty są też poparte naukowymi prawami i często są przywoływani naukowcy, którzy badali to bądź zgłębiali swoją wiedzę na ten temat. Na przykład jest też pokazany, jak zrobić kalejdoskop. To jest bardzo fajna rzecz. Pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, to ten kalejdoskop zawsze mnie zadziwiał i zawsze gdzieś tam myślałam sobie, jak go można zrobić. Oczywiście rodzice nie pozwalali mi tego rozebrać, żeby zobaczyć, co w środku było. Kiedyś nieszczęśliwie, a właściwie szczęśliwie upadł na ziemię, roztrzaskał się i wtedy mogłam zobaczyć, co tam w środku jest. No dobra, kochani, to zaczynamy. Dzisiaj, tak jak mówiłam,
gdzie można zobaczyć poprzednie webinary. One pojawiają się już na stronie Cyfrowego Dialogu w zakładce Aktualności, tam gdzie mamy rozkład jazdy na każdy dzień. Tam pojawiają się powolutku po tych webinarach, które się odbyły, nagrania. One się będą sukcesywnie pojawiały. O, dziękuję tutaj za link. I tam można je obejrzeć. Pozdrawiam wszystkich i zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj na początek chciałabym zainteresować Was tematem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, ponieważ jest to dosyć ciekawy kierunek w nauce, ciekawy kierunek, który pojawia się również w szkołach i mądre głowy próbują wymyślić, jak zaimplementować tą rozszerzoną rzeczywistość i wirtualną rzeczywistość w szkołach. Upatruje się w niej bardzo dużo korzyści, ponieważ pozwala zobaczyć świat, którego nie można zobaczyć gołym okiem. Normalnie, kiedy oglądamy zdjęcia, one są płaskie, one nie są trójwymiarowe, a taka rozszerzona rzeczywistość na przykład pozwala nam zobaczyć świat, będąc niejako w nim i oglądając go od środka. Na przykład dzięki takim okularom, które widzicie tutaj na zdjęciu, ja też kiedyś kupiłam sobie takie okulary, to nie jest duży wydatek, to znaczy, okej, możemy się umówić, są okulary, które są bardzo drogie i mają o wiele więcej funkcji niż te proste okulary, ale żeby te podstawowe funkcje jakby wykorzystać, można, wcale nie trzeba inwestować jakoś strasznie dużo pieniędzy. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Mamy tutaj taką klapkę otwieraną. W tę klapkę otwieraną tutaj wkładamy telefon. Potrzebujemy do tego specjalnej aplikacji, o których za chwilę powiem. Zamykamy te okulary, zakładamy je na oczy i oglądamy to, co tam w środku w tej aplikacji się dzieje. To mogą być przeróżne rzeczy, na przykład wyprawa w kosmos, wyprawa w głąb ludzkiego ciała. Możemy obejrzeć cały szkielet, obracać go, jakby no niejako wirtualnie dotykać, prawda? Można zmieniać obrazy. To wszystko dzieje się jakby w obrębie naszej, znaczy w obrębie aplikacji, którą uruchamiamy. Czasem trzeba uważać, bo mogą się pojawić jakieś zawroty głowy, więc najlepiej lepiej siedzieć wtedy, żeby nie chodzić, żeby się nie przewrócić, ponieważ czasem błędnik może trochę wariować, ale jest to niewątpliwie bardzo ciekawa rzecz. Ja pamiętam, jak byłam z moimi uczniami na wystawie robotów, to tam był taki dział właśnie poświęcony VR-om i dzieciaki bardzo chętnie z tego korzystały. Było takie stanowisko, gdzie zakładały dzieciaki okulary i mogły rysować. One wybierały sobie z palety narzędzi jakieś właśnie, czy kredki, czy farby, czy zmieniały kolory i mogły narysować coś po swojemu lub też mogły pokolorować gotowy obrazek. I to jest rzeczywistość wirtualna, natomiast mamy jeszcze rzeczywistość rozszerzoną, której skrótem jest AR, Augmented Reality, i o tym za chwilę opowiem, ale jeszcze na chwilę chciałabym się zatrzymać przy tych okularach, ponieważ to są okulary, które kupiłam całkiem jakoś tam niedawno, natomiast VR-y gdzieś tam zainteresowały mnie już bardzo dawno temu i pierwszymi okularami, które nabyłam, to były takie okulary, słuchajcie, kartonowe i to się nazywa cardboard. Zobaczcie, to wygląda tak, to jest w ogóle to, co tutaj mam stare jest, zobaczcie tutaj od czoła spoconego jest już plama. To się kupuje jakby w częściach. Przychodzi do nas pudełeczko kartonowe, w środku są elementy, które trzeba poskładać i wiecie co, to naprawdę bardzo długo mi służyło. Jedyny minus to taki, że to jest małe i nie nadaje się na te wielgachne nasze smartfony. Ktoś, kto ma wielgachnego smartfona, musi zamienić go na mniejszego, ponieważ ten duży się tutaj po prostu nie mieści. Mamy tutaj rzepy, na które można to przyczepić sobie, tak żeby nam się ten telefon nie wysunął. Tutaj z boku jest, zobaczcie, taki przełącznik, to jest zrobione przy pomocy magnesu i do tego jest cała instrukcja, można to łatwo złożyć, są soczewki oczywiście, no i tak samo nakładamy je sobie na oczy i oglądamy.
Jest to do nabycia w sieci i to jest bardzo tanie. Ja widziałam, dzisiaj sprawdzałam na Allegro, bo ja pamiętam, że kupiłam to chyba 20 zł. No, widziałam dzisiaj, że można kupić już 10 zł takie cardboardy, tylko uwaga, popatrzcie właśnie, żeby one miały ten przełącznik. Bo ja któregoś razu kupiłam taki cardboard bez przełącznika i to było dosyć uciążliwe, bo niektóre aplikacje, które zainstalowałam na telefon, one miały wymagane jakby przełączanie ekranów albo na przykład, nie wiem, było kilka punktów, które trzeba było jakby najechać celownikiem i je w komputerze zrobilibyśmy klik, prawda? Natomiast tutaj trzeba po prostu to włączyć, dlatego potrzebny jest ten przesuwany taki włącznik, więc na to zwróćcie uwagę. No i wiecie co, jest bardzo dużo aplikacji w sklepie Play czy też w App Store, darmowych oczywiście, i wystarczy wpisać sobie albo hasło cardboard, albo hasło VR. Jeżeli wpiszecie hasło cardboard, to pierwszą aplikacją, jeżeli używacie telefonu z systemem Android, to wyjdzie Wam taka Google'owa apka dedykowana właśnie pod cardboard. Zresztą to Google wydał pierwszy takie tekturowe okulary. I w tej już aplikacji jest kilka ekranów, które można zwiedzać, na przykład można lecieć nad górami, można na przykład oglądać zdjęcia, które są zrobione w takim systemie 360 stopni. Uwaga, można też zainstalować sobie na telefonie aplikację do robienia zdjęć do cardboarda. Ja pamiętam, kiedyś ustawiłam moje dzieciaki w kole, stanęłam w środku i telefonem zrobiłam zdjęcie dookoła, tak, czyli takie zdjęcie 360 stopni, a potem przenieśliśmy to zdjęcie właśnie do tego cardboarda i mogliśmy siebie oglądać, tak? To jest bardzo fajny pomysł, słuchajcie, na wycieczki, jeżeli jeździcie z dzieciakami na wycieczki, to możecie, jeżeli one mają smartfony, oczywiście nie mówię tam o maluchach jakichś, które tych smartfonów nie posiadają, ale te starsze dzieciaki mogą mieć zainstalowaną taką aplikację i mogą wykonać w różnych miejscach, gdzie jedziecie na wycieczkę, takie zdjęcia, które potem wykorzystacie, możecie zrobić z tego piękny album, jakiś album okolicy, czy też na przykład album taki do jako pamiątka, prawda, z tej wycieczki. Więc myślę, że to jest też, to ma dużą wartość edukacyjną, tylko trzeba po prostu pomyśleć czasem, jak to wykorzystać. Jest też dużo gier, jeżeli wpiszemy w sklepie Play VR albo w App Store, to pojawi nam się trochę gier i można na przykład gier w zasadzie, to są bardziej wirtualne wycieczki może niż gry, chociaż gry też się pojawiają. Na przykład można przejechać się roller coasterem, albo można płynąć jakąś rwącą rzeką, albo można fruwać nad miastem, także jest tego bardzo dużo, tylko pamiętajcie, że jak korzystacie z tego z dzieciakami, no to musicie zabezpieczyć ich przed upadkiem ewentualnym, bo to może powodować no, jakieś uszkodzenia. Jak będziecie kiedyś w Warszawie, to polecam Wam takie miejsce w budynku, który się nazywa Spire. Tam na dole jest serwis Samsunga, gdzie można pójść i na przykład naprawić swój zepsuty telefon, ale tam jest też takie miejsce, gdzie można doświadczyć właśnie tych VR-ów i można usiąść na takim prawdziwym fotelu, wiecie, i poprzypinani jesteśmy oczywiście pasami, zakładają nam te okulary i możemy odbyć jakąś podróż. Także jest to bardzo ciekawe i na pewno Was zachęci do eksplorowania. Tak jak mówię, już w domu można sobie na przykład przy pomocy takich kartonowych okularów poeksplorować ten świat. Można się wybrać też w głąb własnego ciała i można zobaczyć, jakie części ciała człowiek w środku, jakie organy posiada, jak to wygląda. Wiele aplikacji jest w języku angielskim, ale same obrazy są na pewno bardzo ciekawe. To tyle, jeżeli chodzi o okulary i okulusy. Ja sobie je tu odłożę, żeby mi tutaj nie przeszkadzały, ponieważ mam tutaj dla Was dzisiaj bardzo dużo rzeczy. Kolejną rzeczą, o której wspomniałam, to jest ta rozszerzona rzeczywistość, to augmented reality, i ją znajdziemy w sieci pod skrótem AR. Jeżeli będziemy, to są, czasem łączy się też te dwa skróty, VR i AR, i łączy się wtedy taką mixed reality, i wtedy mamy połączenie tych obydwu technologii. Natomiast
AR jest na tyle też, myślę, ciekawy dla młodszych użytkowników, ponieważ jesteśmy w stanie ożywić statyczne obrazki. Jest taka aplikacja, która się nazywa Quiver. Wielu nauczycieli, wiem, że wykorzystuje już ją w swoich szkołach i pokazuje dzieciakom. Jest to aplikacja, która polega na tym, że musimy najpierw wydrukować obrazek, dzieciaki go muszą pokolorować, a potem skanujemy to tabletem bądź smartfonem i ten obrazek ożywa. Ja Wam teraz szybko w takim skrócie pokażę, jak to wygląda. Niestety złośliwość rzeczy martwych i skończył mi się tusz w drukarce, więc nie mogłam wydrukować dla Was żadnego obrazka, ale to nic, bo mam dwa urządzenia, które mogę ze sobą sparować. Mam tutaj aplikację zainstalowaną na moim tablecie, właśnie, która się nazywa Quiver, tak jak widzicie tutaj na ekranie. I otworzę sobie teraz jeden z obrazków, wezmę tutaj taki obrazek, który dotyczy trochę nauki, żeby było bardziej edukacyjnie, ale za chwilę pokażę Wam, jakie jeszcze inne obrazki mamy do wyboru. Na przykład wybiorę sobie wulkan, zobaczcie, normalnie byśmy dzieciakowi wydrukowali taki obrazek, on musi ten wulkan pokolorować. Teraz uwaga, zrobimy tak, że ja go zeskanuję, ten obrazek, co prawda nie pokolorowany, bo tutaj nie mam teraz możliwości, ale zeskanuję sobie, poczekajcie, gdzie ja tu mam tego Quivera na telefonie? Teraz nie mogę go znaleźć, a przed chwilą go miałam. Poczekajcie, próbuję znaleźć na moim telefonie aplikację, widzicie, to jest tak, jak człowiek ma mnóstwo tych aplikacji i już, sekundę, otwórz, dobra, jestem. I teraz zobaczcie, uruchamiam na telefonie aplikację, którą zeskanuję za chwilę ten wulkan. I teraz patrzcie, uruchamia mi się aplikacja, muszę wybrać tutaj na dole ten, odbija się światło, tego motyla i tu popatrzcie, pojawia mi się kamera i teraz muszę nacelować, o to nie jest proste, wiecie co, bo ja tutaj patrzę na ekran, o właśnie, i teraz patrzcie, pojawił mi się, no niestety się cały czas odbija światło, pojawił mi się na telefonie wulkan. Nie wiem, czy będę w stanie Wam to pokazać. Dobra, spróbuję może jeszcze tak, że obniżę. O, i teraz zobaczcie, ten obrazek niejako ożył troszeczkę. Mogę jeszcze ten wulkan zobaczyć, jak on jest pokolorowany. Tutaj też się trochę odbija. Ale uwaga, mogę też sprawić, że ten wulkan zacznie za chwilę wybuchać. Być może to słabo widać niestety, bo się wszędzie światło odbija, za chwilę wulkan wybuchnie. O, teraz już wybuchł mój wulkan i z niego się leje lawa. To jest naprawdę świetny efekt w momencie, kiedy ożywiamy taki obrazek i dzieciaki robią wielkie oczy, wielkie wow. Mamy tutaj wśród tych naukowych obrazków do dyspozycji na przykład wulkan, mamy też komórkę zwierzęcą, możemy zobaczyć, jak ona wygląda, mamy też na przykład kulę ziemską, trzeba pokolorować tę kulę ziemską, a potem ją zeskanować i ona będzie nam się pięknie kręciła, możemy ją obserwować za dnia i w nocy, możemy włączyć na przykład podział polityczny i zobaczyć, może nie ma tam nazw tych krajów, ale jest bardzo dużo, no, dużo jest możliwości takiego edukacyjnego wykorzystania. Ja na chwilę udostępnię ekran, żeby tutaj coś pokazać. Otwórz aplikację, dobrze. I pokażę wam już. O właśnie, tu jestem. Okej, to jest aplikacja w sklepie Play do pobrania i ona jest darmowa, więc nie ma z tym problemu, ale uwaga, niestety nie wszystkie obrazki są darmowe.
kiedy wejdziemy na stronę quivervision.com, już Wam wrzucam na czacie link do tej strony, bo zanim zaczniecie zabawę w ogóle też z Quiverem, musicie wydrukować sobie obrazki. No i teraz te obrazki znajdują się tutaj u góry, mamy taki przycisk Coloring Packs, czyli te paczki obrazów, które możemy pobrać. I teraz zjeżdżając w dół, widzimy już przy niektórych napis free, a przy niektórych jest taki dolar, więc jakby no automatycznie wiemy, że te, które są opatrzone tym dolarem, znaczkiem dolara, one są po prostu płatne, więc ich nie warto pobierać, bo wtedy nie zeskanujemy. Ale każda paczka, która jest opatrzona tym znaczkiem free, jest możliwa do pobrania. Patrzę, gdzie tutaj mamy, poczekajcie, sobie tylko przesunę to okienko, patrzę, gdzie tutaj mamy na przykład te naukowe, które przed chwilą Wam pokazywałam. Chyba muszę zjechać jeszcze dalej. O, tutaj jest. Edukacyjny taki starter. Jak na to najadę, to pojawiają mi się obrazki, zobaczcie, które po prostu trzeba pobrać w formie PDF-a, wydrukować, pokolorować i potem je zeskanować aplikacją. I teraz można oczywiście, bo to nie są jakby to nie są jedyne możliwości do wykorzystania. Tutaj jest dużo takich kolorowanek niezwiązanych koniecznie z nauką. Na przykład wiem, że nauczycielki wykorzystują tego Quivera na dzień kropki i można tutaj pobrać taką kartę. O, tutaj jest świętuj dzień kropki, proszę bardzo. Pobieramy sobie obrazek, w którym jest kropka, dzieciaki muszą tam coś narysować i potem możemy to przy pomocy aplikacji ożywić. To jest naprawdę świetna zabawa, polecam. Jest tych w ogóle aplikacji trochę więcej, tylko ja powiem szczerze, że nigdy ich nie testowałam, bo ten Quiver tak mocno zadowala nas podczas używania go, jest tak dużo tych różnych ilustracji, że jakby nie było potrzeby, ale wiem, że można znaleźć jeszcze w sieci inne strony, na których są kolorowanki i które można by było właśnie w ten sposób ożywiać. Dobra, to wracam tutaj już do Was i z powrotem przechodzimy do prezentacji. Tak, właśnie tutaj pisze Zuzanna, że w dzień kropki wykorzystywali kurczaka w balonie. O, proszę bardzo, dobra. Okej. Ten temat wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości to jest coś, co zaciekawia bardzo mocno dzieciaki i pozwala im no, tę rzeczywistość trochę inaczej też postrzegać. Tak? To oczywiście nie są czary, to wszystko jest zaprogramowane, to jest po prostu tak, że po najechaniu, tam w tych obrazkach wiecie, są znaczniki przede wszystkim, a i jest ważna rzecz, właśnie jak dzieciaki kolorują, to one nie mogą za bardzo zamalować tych obramowań obrazka i linii, które są na tym obrazku, ponieważ aplikacja jest tak zaprogramowana, że ona rozpoznaje przede wszystkim tę ramkę i rozpoznaje obraz. Czasem było tak, że dzieciaki na przykład malowały flamastrami i zamalowywały linie i potem to się nie dało, i to było pięknie pomalowane, ale nie dało się zeskanować, bo po prostu aplikacja nie sczytywała tego obrazka, więc najlepiej kolorować kredkami. I też nie pastelami, po prostu tylko zwykłymi kredkami ołówkowymi. W ostatnim czasie Teresa Smoleń wrzuciła taką, to nasza trenerka, która dzisiaj rano prowadziła świetną lekcję matematyki, być może słyszeliście, albo być może ktoś był i widział, kiedyś wrzuciła taki pomysł na to, żeby zrobić sobie zdjęcie z kotem, ale uwaga, nie jest takim prawdziwym kotem, który będzie nam tam chodził po biurku, bo nie wszyscy mogą mieć kota na przykład, bo mają uczulenie, więc niestety tego kota mieć nie mogą i ten kot po komputerze nie mógłby chodzić, ale na przykład można sobie zaprosić takiego wirtualnego kota i zrobić sobie z nim zdjęcie. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić, bo ja dzisiaj na moim komputerze, słuchajcie, miałam tygrysa.
taki tygrys łaził mi po komputerze i zaraz Wam pokażę, jak takiego tygrysa możecie również mieć w swoim telefonie i pokazać go dzieciakom. To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz i warta uwagi. Potrzebujemy oczywiście smartfon, w którym, uwaga, musimy uruchomić przeglądarkę internetową. Nie może być to ta wyszukiwarka, jak mamy telefony z Androidem, to tam zazwyczaj jest taka wyszukiwarka i wpisujemy to, co chcemy znaleźć w sieci. Musimy po prostu otworzyć przeglądarkę. Ona często jest, to jest taka kula ziemska, jest podpisane internet. No i jak wejdziemy w tę wyszukiwarkę, przeglądarkę, przepraszam, internetową, to musimy sobie wtedy wybrać wyszukiwarkę Google i uwaga, wpisujemy tam słowo tygrys. Hop. Wpisujemy słowo tygrys i czekamy, aż nam się tutaj znajdą wyniki. No i oczywiście mamy różne wyniki wyszukiwania i jak zjedziemy trochę niżej, patrzcie, to tu pojawia nam się taki tygrys, który się rusza. Widzicie? Muszę Wam tylko powiedzieć, że nie we wszystkich smartfonach to funkcjonuje. W takich względnie nowszych to działa dosyć dobrze, ale nie we wszystkich tych starszych. Wiem, że dzieciaki moje w domu próbowały i niektóre mówiły, że działało, a niektóre mówiły, że niestety nie. No i teraz jak tego tygrysa sobie tu uruchomić? No więc muszę tutaj wybrać wyświetl w 3D. No i czekam teraz, aż ten tygrys mi się tu załaduje. Ja mam tutaj klapkę, więc muszę ją odchylić, bo teraz jak ją odsłonię, to będziecie widzieli mnie, ale za chwilę poczekajcie, powinien się pojawić tygrys. To też zależy od internetu. Może chwilę poczekam, aż się to załaduje. To zależy od połączenia internetowego, ponieważ no, chwilę czasu trwa, aż nam się to uruchomi. I teraz uwaga, ja już mojego tygrysa widzę na... poczekajcie, nie, moment. Nie widzicie chyba tego mojego tygrysa, co? Nie widzicie. Moment, muszę to zrobić jeszcze raz. O, jest, dobra. Jest mój tygrys. Włączam AR. No i on powinien tu być. No, pokaż się tygrysie. Muszę trochę nim poruszać. No ciężko jest to pokazywać. O, widzicie? Zaraz go pomniejszę trochę, żeby nie był taki wielki. Moment. Strasznie się nam tutaj światło odbija od wszystkiego. I ciężko jest to zaprezentować. Musicie to wypróbować, kochani, bo naprawdę to działa, uwierzcie mi, o, on teraz tutaj jest na moim, ale też, o, widzicie, tu jest taki malutki tygrys, o, mogę go sobie powiększyć, o, teraz go powiększyłam strasznie, jest teraz wielki, o, patrzcie, tu mam teraz tygrysa, nie wiem, czy to dobrze widać, bo od urządzeń się niestety odbija, od ekranu odbija się światło, no i wtedy jest to ciężko widoczne, ale wypróbujcie, bo być może, że u Was to też działa i też będziecie mogli na przykład wtedy zrobić tak, że jak macie tego tygrysa i macie uruchomioną kamerę, no to wtedy robicie po prostu zdjęcie dzieciakowi z tygrysem. U mnie w klasie to zrobiło wielką furorę. Nie ma dużo zwierząt, które są dostępne, jest tygrys, jest kot, jest też koń, trzeba by było poszukać jeszcze innych, wpisywaliśmy różne zwierzęta, ale nie wszystkie nam się udało uruchomić, więc być może, że nad tym też pracują i pojawi się w miarę czasu więcej tych zwierząt, natomiast teraz mamy do dyspozycji tylko te trzy. Dobra, następną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jeżeli chodzi o urządzenia, które można wykorzystać do wirtualnej bądź rozszerzonej rzeczywistości, to jest kostka, która w ostatnim czasie też robi bardzo dużą furorę i można ją wykorzystać na bardzo różne sposoby. Można też wykorzystać ją razem w połączeniu z okularami, ale można też ją skanować po prostu telefonem i na przykład skanując taką kostkę możemy obserwować układ słoneczny chociażby, tak? Możemy eksplorować kosmos,
Można na przykład też obejrzeć wnętrze ciała. Nie będę Wam teraz też tego pokazywała, bo widocznie, znaczy już przekonałam się, że to światło, które się odbija od ekranu, nie służy dobrze, więc i tak nie zobaczycie. W każdym razie jest to trochę tak, jak właśnie ta rozszerzona rzeczywistość, że skanując tę kostkę telefonem, musimy mieć oczywiście odpowiednią aplikację i ona sczytuje boki tej kostki i pojawia nam się taki trójwymiarowy obraz. Tu w tym przypadku mamy Układ Słoneczny, ale tak jak mówiłam, są też różnego rodzaju gry, można obejrzeć na przykład wnętrze ciała, można obejrzeć serce bijące, można na przykład zobaczyć model DNA, czy też na przykład zwierzęta, ich tam organy, które mają wewnątrz, taka sławna żaba, którą uczniowie na zajęciach w Stanach Zjednoczonych zawsze rozkrajają i sprawdzają, jakie ma narządy, więc jest tego dużo, też część jest płatna, ale część jest też darmowa, można zainteresować dzieciaki. No i na przykład jak już sobie tam poeksplorujemy, załóżmy ciało ludzkie, to pomyślałam sobie, że fajną kontynuacją tego tematu mogłoby być na przykład stworzenie robotycznej łapy. Jak już wiemy, jak funkcjonuje nasz organizm, ile mamy kości, z jakich kości składa się ten szkielet, jak one się nazywają i tak dalej, możemy sobie zbudować model na przykład dłoni. Wiedząc, że każda dłoń składa się z paliczków i kości śródręcza, warto najpierw z dzieciakami porozmawiać o tym, ile tych paliczków jest w każdym palcu i zwróćcie uwagę, że cztery palce, te najdłuższe, składają się z trzech części, właściwie z czterech, przepraszam, bo jeszcze kości śródręcza, natomiast kciuk ma ich tylko trzy, bo nie brakuje mu tego paliczka środkowego. No i to wtedy można przenieść właśnie na pracę taką już techniczną, można dać dzieciakom tekturkę, jakiś sztywniejszy papier, na którym oni odrysują sobie swoją dłoń i to będzie nasza skóra, a do każdego palca możemy przykleić rurki, na przykład słomki takie do picia plastikowe, bądź papierowe, czy też w ogóle można, jak się nie ma w ogóle rurek, to można kawałki papieru skleić w takie małe rurki i podoklejać. I w te rurki tutaj trzeba powkładać sznurki, poprzeciągać sznurki, na końcach trzeba je zabezpieczyć, żeby one się nie wysunęły, no i ruszając kolejnymi sznurkami, poruszamy palcem, to tak jak ścięgna, które się nam rozszerzają, kurczą i rozszerzają w momencie, kiedy my ruszamy naszymi palcami. To jest bardzo fajne zadanie już dla trzecioklasistów, drugoklasiści myślę, że też świetnie by sobie z tym poradzili i taką łapę robotyczną mogliby wykonać. Do tej łapy robotycznej jeszcze na chwilę wrócę na koniec, kiedy pokażę Wam zadania steamowe już dla starszaków, bo też dla nich są dedykowane takie zajęcia. Można też oczywiście pokazać dzieciakom na przykład, jak pracują płuca. Na jednej ze stron, które przeglądałam, już Wam zaraz tutaj wrzucę link do tej strony, znalazłam fajny pomysł na wykonanie sztucznych płuc. Łukasz, skoro jesteś z drugiej klasy, to ja myślę, że mógłbyś pomyśleć, czy dałbyś radę to zrobić, ale ja w Ciebie wierzę, ja myślę, że tak, z pomocą rodziców, myślę, że drugoklasiści też są w stanie to zrobić, a jak nie, to zachęć swojego nauczyciela, być może zrobicie to razem po powrocie ze szkoły. No więc na tej stronie, którą Wam tutaj wrzuciłam, macie propozycję na przykład wykonania takiego symulatora działania płuc. Zobaczcie, jak prosto one są zrobione z torebek papierowych, na których są narysowane, zobaczcie, oskrzela, prawda, i w momencie, kiedy dzieciak dmucha w te płuca, to wtedy trzeba jakby trochę odwrócić, bo my w tym momencie w te torebki dmuchamy, ale to chodzi o to, że
człowiek, biorąc oddech, czyli dostarczając tam powietrza, nasze płuca się rozszerzają, kiedy wydychamy, płuca się kurczą i tego powietrza jest wtedy mniej i ta torebka też się wtedy zmniejsza. To jest też, to widziałam nawet, nauczycielki robiły też z przedszkolakami takie zadanie właśnie, kiedy omawiały ciało człowieka, więc jest to dosyć proste i ciekawe do wykonania. No dobra, to lecimy dalej trochę z technicznymi rzeczami. Przygotowałam dla Was dzisiaj trochę rzeczy związanych z prądem. I mam jeszcze dzisiaj też Stefana, którego ostatnio pokazywałam, mojego robocika. Jestem ciekawa, czy komuś z Was udało się zrobić swojego robota. Ja swoim uczniom wczoraj wrzuciłam taką propozycję i dzisiaj dostałam mnóstwo zdjęć wspaniałych prac z robotami. Tak więc cieszę się bardzo, że też reagują na to, co im proponuję. Chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać o prądzie i pokazać Wam, jak pokazać też te idee i tę naukę związaną z prądem dzieciakom. Żeby przeprowadzić prostą lekcję z prądem, potrzebujemy oczywiście baterii i żarówki, takiej małej żaróweczki. Można oczywiście też wykorzystać taką małą baterię i taką małą żarówkę, która się nazywa diodą. Ale o tym to za chwilę, na razie pokażę Wam to. Pokazuję to dzieciakom i pytam się, co muszę zrobić, żeby ta żarówka zaświeciła się. No i jak się domyślacie, one mówią najczęściej, że trzeba połączyć żarówkę z baterią, bo żeby żarówka świeciła, potrzebne jest źródło prądu, czyli taka bateria, oczywiście w kontaktach naszych jest prąd trochę większy, tutaj w bateriach jest mniejszy, dlatego ta żarówka mała jest w stanie się zapalić. No i teraz mogę to tutaj spróbować połączyć, ale to dosyć jest takie karkołomne, bo nie za każdym razem się to łączy. O, być może, że widzicie, moja żarówka się zapala. Okej, więc pokazuję dzieciakom, że mogę wykorzystać w tym celu na przykład przewody, kable i łączę sobie te końcówki takimi kablami, które są zakończone jak krokodylkami. Zobaczcie, jak je rozszerzę, to te krokodylki rozszerzają paszczę, jak złapią już tutaj, później nie puszczają. I z drugiej strony robię to samo. No i teraz końcówki tych kabli przyczepiam do mojej żarówki. Z jednej strony złapię, czekajcie, bo to nie jest takie też proste, żeby to rozszerzyć. O, tutaj się nie chce jakoś mocno rozszerzyć, może ten krokodylek się rozszerzy. Z jednej strony łapię sobie, o, proszę bardzo, w krokodyla moją żarówkę i drugim kablem dotykam tak, żeby moja żarówka zaświeciła. Działa. Okej. I teraz pokazuję jakby cały ten układ. Hop. Zobaczcie. Tutaj mam dwa kable, mam żarówkę i teraz tak. Jakie prawo naukowe dzieciaki mogą tutaj, czy jaką, może nie prawo naukowe, ale jakąś zasadę mogą tutaj skonstruować, kiedy żarówka świeci? Jak myślicie? Co mogą powiedzieć? Możecie napisać na czacie. Jaką zasadę one mogą tutaj z tego, że tak powiem, wysupłać? Czego ich to uczy? Proszę bardzo, podłączamy, hop, i świeci, nie świeci, świeci, nie świeci. Co one mogą tutaj nam powiedzieć? Obwody zamknięte, dokładnie. Czyli, żeby żarówka zaświeciła, potrzebne jest przede wszystkim źródło prądu, no i musi być jakiś zamknięty układ, który połączy te dwie części żarówki, które no trzeba podłączyć do baterii i zamkniemy w ten sposób obwód i nasza żarówka świeci. No dobra, świetnie. To jest bardzo ważna rzecz, którą za chwilę wykorzystamy. Ja na chwilę odłożę tę żarówkę i baterię, bo wezmę sobie teraz tą mniejszą baterię i żarówkę. Popatrzcie,
mam tutaj baterię i diodę. Ja najczęściej daję dzieciakom, żeby one sprawiły, żeby ta dioda zaświeciła. No więc one próbują to połączyć, bardzo często im się udaje, czasem nie zawsze i na przykład jednemu się udaje, drugiemu nie i one pytają, o jak ci się to udało, co zrobiłeś? No i ja im też nie mówię, jak one muszą to połączyć, bo popatrzcie, nie za każdym razem, kiedy połączą baterię z diodą, ta dioda świeci. Jak myślicie, dlaczego? Jaka tutaj jest zasada potrzebna, żeby one to zrozumiały? Widzę, że piszecie na czacie, to poczekam chwilę na odpowiedź. Czekamy w napięciu. Druciki z dwóch stron bateryjki, ok, kierunek przepływu prądu, dobra, a coś takiego prostszego, co można dzieciakom jeszcze plus, minus, o właśnie, dokładnie, plus i minus, to jest w zasadzie chyba najprostsza rzecz, jaką można dzieciakom powiedzieć i pokazać i przede wszystkim trzeba dobrze obejrzeć baterię, jak ona wygląda, zobaczcie, z jednej strony bateria jest taka gładka i też najczęściej ma napisane tam plus na tej części, prawda? O, ja tutaj chyba nawet zasłoniłam palcem, ale to jest widoczne. Z drugiej strony nasza bateria jest chropowata i teraz jak już z jednej strony wiemy, że tam jest narysowany plus, no to z drugiej strony będzie minus, no to teraz dioda. Proszę, żeby dzieciaki obejrzały tę diodę. I teraz zobaczcie, czy ta, jak wygląda ta dioda, czy coś możemy o niej powiedzieć. Sławek nam pisze, to poczekamy. Krótka i długa nóżka, świetnie. No to ja wtedy proszę dzieciaki, żeby jeszcze raz sprawdziły, jak to... jaką zasadę możemy tutaj skonstruować, jaki wniosek możemy wyciągnąć, kiedy dioda się zaświeci. No i kiedy one połączą to w ten sposób, że dłuższa nóżka diody dotknie tej gładkiej części baterii, to znaczy, że spotka się plus z plusem, a z drugiej strony jest krótsza nóżka i skoro z tej strony był plus, to tutaj jest minus, więc krótsza nóżka dotyka minusa i wtedy nasz układ świeci. Dzieciaki pytają zazwyczaj, czy można tutaj podłączyć więcej żarówek. Oczywiście, że tak, patrzcie. I wtedy robi się zabawa, bo dzieciaki próbują, ile najwięcej diod można podłączyć do takiej baterii, i wszystkie będą świeciły. Jak widzicie, mam już ich teraz bardzo dużo. Czasem z tego robimy, słuchajcie, takie małe plastelinowe ludki, z tym, że to jest zabawka, która świeci aż do momentu, kiedy bateria się nie wyczerpie, bo jak później już się wyczerpie, no to ciężko ze środka ją wyciągnąć i zmienić, trzeba by było całego takiego plastelinowego ludka rozmontować. Tak więc, o świetne, Małgosia podpowiada bardzo fajny sposób, że można zmierzyć czas, dokładnie, można na przykład zrobić ludka z jedną baterią, z jedną diodą i sprawdzić, ile czasu będzie świecił ten ludek, a można podłączyć 2, 3, 4, 5 i robić z tego doświadczenie. Super Małgosia, bardzo, bardzo fajny pomysł. Super Łukasz, że już ponownie jesteś z nami. Więc jak dzieciaki już się pobawią tymi układami, zapamiętają, że musi być zamknięty układ i musimy połączyć tutaj plus z plusem, minus z minusem, to wtedy możemy z nimi zrobić bardzo ciekawą pracę plastyczno-techniczną, a mianowicie świecące kartki. Robiłam to wielokrotnie na różnych warsztatach i z nauczycielami i z dzieciakami i zawsze jest to hitem i zawsze wywołuje wielkie wow i dzieciakom się naprawdę bardzo podoba, aczkolwiek nie jest to też bardzo jakieś łatwe do wykonania,
potrzebna jest duża precyzja. Łukasz, nie było ciebie, ja tylko ci pokażę, że łączyliśmy sobie diody, zobacz, podłączaliśmy baterię i diodę i próbowaliśmy, jak najwięcej diod można, ile najwięcej diod można podłączyć do baterii, one będą świeciły. I wysnuliśmy taką zasadę, żeby dioda świeciła, to musi być połączona do baterii, dłuższa nóżka do plusa, krótsza nóżka do minusa. Ok, no i teraz jak już mamy taką zasadę, to wiecie co, jeszcze jedną rzeczą, zanim zrobimy kartki, to pokażę Wam, można z takiego patyczka zrobić sobie latarkę. Oczywiście ona nie będzie jakoś może świeciła bardzo mocno, ale w nocy, jak już będzie ciemno, to dzieciaki mogą wykorzystać tę latarkę na przykład do położenia sobie ją gdzieś tam na biurku i dodania sobie jakiegoś maleńkiego światełka. Słuchajcie, wystarczy, że patyczek, zobaczcie, okleimy taśmą i ta taśma, którą tu przykleiłam, to jest taśma, która przewodzi prąd. Ta taśma jest miedziana, możecie ją w sieci znaleźć pod nazwą taśma EMI z klejem miedziana, taśma EMI z klejem miedziana, taśma EMI z klejem miedziana. Znajdziecie ją w sklepach elektronicznych. I teraz popatrzcie, ja przykleiłam z jednej strony tę taśmę w ten sposób, o, i ona się kończy, nie jest przyklejona aż do samych równo brzegów, tak, jakby nie okala tego patyczka naokoło. I z drugiej strony też mam ten kawałek taśmy, ale tutaj w tym momencie jest go trochę więcej, on wystaje, zaraz Wam powiem dlaczego. No i teraz tu będzie góra naszej latarki, więc tutaj muszę przyczepić diodę. I teraz tak, patrzę, gdzie jest dłuższa nóżka, gdzie krótsza i zapamiętuję to. U mnie to jest po mojej lewej stronie. I teraz, żeby mi to nie odpadło, to ja to muszę przyczepić taśmą klejącą. Poczekajcie, gdzieś tu miałam taśmę klejącą. Ja to sobie przykleję. O, nożyczki też gdzieś miałam, są. Okej. Trochę obniżę, żebyście dobrze widzieli. O, i teraz popatrzcie, mam przyklejoną taśmą klejącą. W sumie zapomniałam już, o, tutaj nóżka nie leży. A, widzicie? Tutaj jest taka sytuacja, gdzie ta nóżka nie leży na taśmie i to jest źle, bo ona musi dotykać tej metalowej taśmy, bo wiadomo, że ta taśma przewodzi prąd. Więc muszę ją tutaj sobie trochę przesunąć. Dobra, przesunęłam. Hop, mam już z jednej i z drugiej strony. Nie pamiętam, gdzie jest plus, gdzie jest minus, ale to nie szkodzi. I teraz patrzcie, tu na dole mam wystający ten element i tutaj mam kawałek taśmy. I teraz potrzebuję do tego baterii, żeby to wszystko połączyć razem i żeby ta dioda zaświeciła. Jak się domyślacie, musimy zamknąć obwód, prawda? Ja tu zobaczę, chyba tutaj był dłuższa noga, czyli jeżeli tutaj mamy dłuższą nogę, to tutaj do tego paska musiałabym przyłożyć w tym momencie baterię z plusem, prawda? I teraz zobaczcie, co tu mam na końcu. Tu na końcu mam ten kawałek taśmy, hop, a udało mi się, patrzcie, świeci moja latarka, widzicie? Z tego w ogóle też można zrobić choinkę, na przykład gdyby tu przykleić jakiś szablon zielonego papieru, to można, tylko że to nie te święta teraz się zbliżają, ale pomysł na przyszłość. Sławek pisze, że robili duże plakaty i jest super, mrugające diody, a hitem były latarki UV i zapisany tekst. No to pięknie, super, super pomysł. Słuchajcie, to jest bardzo proste, można sobie zrobić takie latarki, wiecie co, jak wasi rodzice fotografują albo znacie kogoś, kto fotografuje, to można zrobić takie bardzo ciekawe zdjęcia w ciemności, gdzie się ustawia długi czas migawki i wtedy włącza się migawkę, tam otwiera się lustro i my wtedy malujemy tą naszą diodą jakieś obrazy, jak tam migawka pstryknie,
to wtedy na tym zdjęciu wychodzą właśnie takie kolorowe, świetliste rysunki. To jest naprawdę świetne. Ja widziałam nawet, jak ludzie robili napisy tymi takimi świecącymi latarkami i z tego powstawały fajne zdjęcia. Tak więc mamy latarkę, tak? Dobra, odkładam latarkę, żeby nam tu nie świeciła i na darmo nie traciła się bateria, to wracam do tych kartek, o których wspomniałam. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny, kochani, kawałek papieru, złożony na pół, tak żeby można było tę kartkę oczywiście otworzyć. Z przodu tej kartki na przykład rysujemy sobie robota. Ja tutaj takiego naba zgrałam robota. I ten robot tu u góry, zobaczcie, będzie miał świecącą diodę i ta dioda będzie mu świeciła, ale nie będzie świeciła cały czas, bo będziemy mogli przerwać ten proces świecenia po to, żeby na przykład ta bateria tak szybko się nie wyczerpała, poza tym tutaj też będzie można wymienić później baterię w momencie, kiedy ona się wyczerpie. No i teraz patrzcie, mam tutaj takiego robota, któremu muszę teraz tu zainstalować diodę, tu w tym miejscu, gdzie ona powinna być. Najprostszym sposobem jest przekłucie tymi nóżkami diody, tej kartki i wbicie, przepraszam, ja tutaj, udało mi się, ale wyszło. Jeszcze raz, pokażę Wam za chwilę, tylko to zrobię szybciutko. O. Wbiłam, widzicie, diodę mu tutaj w tę czułkę i tym samym nóżki diody wyszły z drugiej strony, tak? I teraz uwaga, tutaj się zaczyna trudna rzecz, bo teraz popatrzcie, te nóżki, jak pamiętacie, one mają dwie długości, jest jedna dłuższa, druga krótsza. Więc ja najlepiej będzie, jak ja sobie to zaznaczę na tej mojej kartce. Tu widzę, że tu jest nóżka dłuższa, więc tu jest plus, zapisałam z tej strony, a z tej strony jest minus i też to zapisałam, tak? Tu wystają minuszki. Ok. Teraz uwaga, uwaga, rzecz bardzo ważna. Musimy wykorzystać naszą taśmę, która będzie przewodziła prąd, żeby ten prąd przeszedł od baterii do tych nóżek. Nasza bateria będzie, ja to może położę i przechylę ekran i będzie mi łatwiej pokazywać to na stole. Poczekajcie, przesunę. Dobra. O, właśnie. Dobra. O, teraz mam nadzieję, że widzicie. I teraz popatrzcie. Moja nóżka musi mieć przedłużenie w postaci taśmy do baterii, która będzie tu w tym miejscu, na dole. I teraz popatrzcie, skoro tu będzie bateria, no to od tej baterii muszę poprowadzić jedną taką nogę, gdzie przykleję taśmę, tą przewodzącą prąd, a drugą nóżkę poprowadzę w ten sposób, popatrzcie, do tego miejsca, bo uwaga, jak ja będę chciała włączyć moją kartkę, to tę taśmę z tego miejsca będę musiała przygiąć jakby, czyli zobaczcie, zagiąć i wtedy będzie ona musiała dotykać, widzicie, do baterii. Ok? Być może jest to skomplikowane, ale ja za chwilę wyślę Wam jeszcze link do miejsca, gdzie to wszystko jest pokazane krok po kroku. Ja sobie szybciutko wcześniej przygotowałam jeszcze jedną kartkę, narysowałam trochę lepszego robota niż ten poprzedni i już przykleiłam, zobaczcie, taśmy. I teraz to jest bardzo ważne, żeby przykleić taśmę w jednym kawałku, żeby ta taśma nam się nie przerwała, ponieważ jakby mi się tu przerwała i ja nakleję na nią drugi kawałek taśmy, to wiecie, że jeżeli ona jest klejąca, to znaczy, że będzie mi, nie będzie przewodziła prądu, prawda, bo ten klej izoluje, bo tego prądu tutaj jest bardzo mało, tu są tylko 3 volty, więc musimy to przykleić w jednym kawałku, tutaj na wierzchu to nie ma, tutaj nie ma kleju, to jest takie gładkie, świecące, pod spodem jest klej, przyklejamy, no i drugą nóżkę tutaj
robimy taki mały, zakończony taki przylepiec, żeby tutaj się kleiło i żeby tutaj można było przyłożyć baterię. Ja już sobie też zapisałam, że tutaj muszę włożyć tą baterię tak, że po prawej stronie mam plus, a po lewej minus. Być może jeżeli widzicie to inaczej, to wina tylko lustrzanego odbicia, w którym mnie widzicie. Więc ja wkładam tę diodę sobie teraz i uwaga, co muszę zrobić? Popatrzcie, muszę rozchylić, pokażę Wam to bardziej do kamery, muszę rozchylić tutaj nóżki i przygiąć je do tej taśmy przewodzącej prąd. I robię to samo tutaj z drugiej strony, popatrzcie. Hop. Tak? Najlepiej to jeszcze przymocować taśmą klejącą, więc ja szybko ucinam tutaj sobie kawałek i przyklejam, przymocowuję, o, żeby mi się to nie odkleiło. I z drugiej strony już też, ciach. O. Proszę bardzo, dobra, jest już przyklejone, przytwierdzone są te nóżki, no to teraz czas na baterię. Skoro tu miałam zapisane, że jest minus, to popatrzcie, ta droga idąca tu, hop, 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 to tutaj musi być minus baterii, czyli muszę to przykleić tą chropowatą stroną do tego przylepca, zgadza się? A tutaj jest plus, więc tutaj musi ten plus trafić stąd. I w momencie, kiedy ja zamknę, no już chyba widzicie nawet, teraz nawet widać to przez kartkę, zaraz Wam pokażę, kiedy zamykam, kiedy, przepraszam, przyginam to do baterii, zamykam obwód i nasza dioda zaczyna świecić. Zobaczcie, popatrzcie, mam tutaj mojego robota, hop, przygniatam i zamykam obwód i moja dioda świeci. Prawda, że jest efekt? Proszę bardzo, ciach i mamy. O. Tak więc kartki nie są bardzo proste, ale nie są też jakoś mocno skomplikowane. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy w ogóle jesteście jeszcze. Kartki są naprawdę ciekawym pomysłem na prezent. Jesteście, to super. Wrzucam Wam artykuł na blogu Stowarzyszenia Oswajamy Programowanie, w którym jest opisane, jak można zrobić, no tak, bo przez metal może przechodzić prąd. Z tym, że Łukasz, to jest tak mało tego prądu, że jak widzisz, popatrz, jak ja trzymam baterię i trzymam diodę i ta dioda świeci, ja trzymam baterię, to ja tego prądu w ogóle nie czuję. Tak? On jest tak maleńki, że jego w ogóle nie da się wyczuć. Mhm. I macie tutaj już link do strony, na której są jest opisany krok po kroku, jak zrobić kartkę świąteczną, co prawda tam była na Boże Narodzenie, ale już niedługo Wielkanoc, więc możecie taką kartkę zrobić dla swoich najbliższych. Ja myślę, że w tym roku to będzie w ogóle szał i będą ludzie sobie wysyłali te prawdziwe kartki, ponieważ nie będą mogli się spotkać, ale właśnie w zamian za to odżyje nasza tradycja, która w jakimś tam momencie przez SMS-y trochę zginęła, więc możecie zrobić z dzieciakami swoimi taką kartkę. Przypomnę, co będzie nam potrzebne, więc tak, dioda 5 mm, pod taką nazwą można to znaleźć, potrzebna nam będzie bateria płaska 3V i do tego taśma miedziana EMI z klejem. Ale wiecie co, kiedyś robiłam, bo nie miałam już tej taśmy miedzianej, można też kupić w sklepach budowlanych albo też w internecie, można kupić taśmę aluminiową z klejem i ona też się nadaje, też można ją wykorzystać. Łukasz, wiem, że nie masz takich, znaczy możesz nie mieć takich rzeczy w domu, ale być może pogadasz z tatą albo z mamą i poprosisz, żeby mogli nabyć ewentualnie takie potrzebne materiały i wykonasz tę kartkę razem z rodzicami. Możesz im opowiedzieć o tym, co widziałeś na dzisiejszym webinarze i zachęcić do tego, żeby spróbowali to zorganizować, dobra? Okej. Słuchajcie, to jak już teraz wiemy, jak można połączyć diodę z baterią, to ja Wam pokażę jeszcze jedną fajną rzecz, którą można połączyć z baterią, z taką małą baterią, odłożę sobie tylko to, żeby mi tu nie zaśmiecało, a mianowicie silniczki,
To jest silniczek wibracyjny, który, uwaga, uwaga, mieszka w każdym telefonie. Tylko być może, że w waszych telefonach, smartfonach już nie mieszkają takie duże silniczki wibracyjne. Dzięki tym silnikom wibracyjnym telefon wibruje. Teraz są montowane takie bardzo małe silniczki wibracyjne, one są w kształcie takiej tabletki jakby. Jest taka okrągła, takiej małej, jakby małej bateryjki, jeszcze mniejszej niż ta, z dwoma takimi drucikami, i to jest lutowane do układu. No i teraz, żeby ten silniczek wibracyjny zadziałał, oczywiście znowu potrzebujemy baterii. Jak podłączymy sobie te baterie, to mój silniczek zaczyna wibrować. Nie wiem, czy to widzicie, ale pewnie tak. On się porusza, wibruje, prawda? No wiem, że może to niezbyt dokładnie wygląda, bo to jest naprawdę mało zauważalne. O, może jak ja, o, widzisz, położę na dłoni, to widzisz, że on się po prostu troszeczkę porusza, tak? Dzień dobry, Oliwia. Wiecie co, to jest bardzo fajny pomysł na wykorzystanie, jak można zrobić takie jeżdżące robaki, które kiedyś widziałam, że można było kupić jako zabawkę. To są BeetleBot, czy jakoś tak to się nazywa, zobaczcie, to coś jeździ, jak robak prawdziwy, nie wiem, czy widzicie, czekajcie, hop, widzicie, to się porusza i to się porusza właśnie dzięki silnikowi wibracyjnemu. Mam jeszcze jednego, o, czekajcie, bo mi tutaj rozrabia, o, hop, i one sobie tutaj jeżdżą. Dobra, powyłączam je, bo będą mi tutaj rozrabiały. Wiecie co, jest świetny pomysł. Tu kieruję oczywiście ten pomysł do dorosłych, bo dzieciaki będą potrzebowały pomocy dorosłych, żeby wykonać to, co chcę wam za chwilę pokazać. Będziemy, uwaga, potrzebować czegoś takiego, co się nazywa szczoteczka do zębów. Może być stara szczoteczka, jakaś zużyta. I uwaga, do tej szczoteczki trzeba po prostu przykleić baterię i ten silniczek wibracyjny, nic więcej, i to też działa właśnie, tak? Skoro wiemy, że potrzebujemy właśnie silniczka wibracyjnego, hop, potrzebujemy diody, trzeba to po prostu połączyć, żeby to zaczęło wibrować, tak? No to ten cały układ po prostu musimy dokleić do szczoteczki. Ja wam teraz pokażę, być może, że ten mi się będzie trochę przewracał, to zaraz pokażę wam, jak temu zaradzić. Ja już tu przykleiłam wcześniej, teraz dołączę tylko, o, drugą część. Oho, przestał teraz wibrować. O, dobra, patrzcie, gdzie jeździ? Szczoteczkowy robot. Można pomyśleć o tym, żeby nam na przykład zmiótł okruszki ze stołu albo z talerza. Hop. Widzicie? Taka rumba, mini rumba, która jeździ i zamiata. Trochę się przewraca, więc mogę tutaj mu dołożyć takie nóżki, na przykład ze spinacza biurowego po prostu. O, dodać mu tak, żeby on się po prostu nie przewracał. Widzicie, jaki robak? Prosta rzecz. Wystarczy właśnie, tak jak już mówiłam, 3-woltowa bateria, silniczek wibracyjny i szczoteczkę do zębów starą, można też nową, tylko jeszcze jest jedna ważna rzecz, ja to odkleję, bo już nie chcę, żeby mi tutaj jeździło, bo chcę wam coś pokazać. Ta szczoteczka ma tutaj dosyć nierówne włosy, więc czasem, jeżeli nam się często przewraca, to trzeba po prostu przyciąć te włoski tutaj, tak żeby ona była w miarę płaska, ale tak jak mówiłam, dużo robi takie rozwiązanie właśnie z tymi nóżkami, więc myślę, że to wam pomoże na tyle, żeby ten robak się nie przewracał. Dobra, wiecie co, można wykorzystać większe silniki wibracyjne i można zrobić na przykład sobie takiego bazgracza, o, widzicie, takiego gościa. Co on tutaj ma? On tutaj już ma silnik większy, to znaczy on ma w ogóle generalnie silnik. Żeby zrobić silnik wibracyjny, wystarczy
na ten taki rotujący element, czyli na ten bolec, nałożyć zakrętkę, ale nie wbijać ją równo w środku, tam, tak żeby ona się równo obracała wokół własnej osi, tylko żeby ten środek obrotu był zakłócony, czyli gdzieś tam z boku. Potrzebujemy do tego takiego koszyczka już specjalnego, w którym są dwie baterie i musimy to razem ze sobą połączyć. No i oczywiście trzeba przykleić do kubka, a ten kubek na dole ma mazaki przyklejone i teraz gdybym odkryła te mazaki, porysowałby mi stół, więc ja nie będę tego robić, ale pokażę Wam mniej więcej, jak ten robot działa, tylko on trochę też hałasuje. O, czekajcie. Ach, nie mogę teraz włożyć, nie mogę trafić tutaj do tego otworu. Czekajcie. O. Aha, czyżby się coś... O, dobra. Czekajcie. Okay. Dobra, już odłączam. Okej, okay, już, spokój. I teraz, gdybyśmy go położyli na kartce papieru, to on po prostu ruszając się rysowałby różne rzeczy, dlatego nazywa się bazgracz, tak? No fajny, fajny, wiem. Poproście tutaj w tym, jeżeli oglądają nas dzieciaki, to oczywiście będą potrzebowały pomocy dorosłych w tym zakresie, ale że ten webinar też jest dedykowany dorosłym, dlatego pokazuję propozycje takich zabaw, które można z dzieciakami zrobić. Te pomysły są też opisane, kochani, w publikacji, którą ostatnio Wam polecałam, od diody do robota. Już za chwilę ją Wam wrzucę, link przypomnę, bo też są osoby, które być może wcześniejszych naszych webinarów nie widziały, więc już wrzucam od diody do robota, już mam link, ok. Proszę bardzo, można pobrać publikację i tam przeczytać o tym, jak wykonać te zabawki przy użyciu właśnie prostych takich materiałów. No dobra, wiecie co, to teraz jeszcze jedna rzecz, która robi wielkie wow, to już na zakończenie, to już tak tylko dla pokazania też dla dorosłych, że jest coś takiego, co pozwoli nam na kontynuowanie tych STEM-owych zadań, zajęć i który będzie kontynuacją pracy z prądem, bo jest coś takiego, co się nazywa płytka Makey Makey. Płytka Makey Makey. Jest to taka płytka mechatroniczna, którą można podłączyć do komputera i uwaga, ona udaje klawiaturę. Nawet zresztą można to trochę wywnioskować, bo ona tutaj na swoim układzie ma strzałki, góra, dół, prawo, lewo. I wiecie co, jak się na przykład chciałoby zagrać w jakąś grę, to można to Makey Makey podłączyć do komputera i można z tego Makey Makey zrobić joystick, ale najpierw trzeba by było sprawdzić, co przewodzi prąd oprócz metalu, bo tutaj Łukasz nam pięknie to zaznaczył, że właśnie metal przewodzi prąd, dlatego możemy tę taśmę miedzianą wykorzystać. Ale jak myślicie, co jeszcze przewodzi prąd, co moglibyśmy podłączyć tak, żeby ten prąd przez to przepływał? Zaznaczam, że to też jest bardzo mały prąd, taki jak w tej baterii 3-woltowy, więc nie możemy się obawiać, że nas tutaj prąd pokopie, prawda? Jak myślicie, co mogłabym podłączyć tutaj do tego mojego Makey Makey, żeby prąd przepłynął? Słucham propozycję. Co pomarańcze, dobra, a dlaczego, Zuzanno, pomarańcze przewodzą prąd? Jak myślisz? Cytryna, okej, okay. Ziemniak, dlaczego? A, bo wy już znacie pewnie to Makey Makey, dlatego tak mówicie. Dlaczego pomarańcze przewodzą prąd? Mam mandarynkę, może być mandarynka? Może być, dobra, dzięki. Okej. Okay. No to nadal czekam na wytwarzają minimalną energię. Dobra, okej, wiem, to jest ten eksperyment z cytryną, tak. Dlaczego jeszcze możemy podłączyć na przykład ziemniaka albo cytrynę, a mogę banana?
A mogę banana? O, właśnie, bo woda przewodzi prąd, a owoce mają w sobie wodę, dlatego też przewodzą ten prąd. Świetnie, to jest dobre wytłumaczenie i to jest rzecz, którą warto, żeby dzieciaki... Banana nie. Dobra, to zaraz sprawdzimy. Banana, Antek pisze, że banana nie mogę podłączyć. Dobra, to teraz wiecie co, ja tak muszę swój komputer jeszcze trochę odsunąć. Mam nadzieję, że mi tam z tyłu nic nie spadnie. Przed sobą, przed wami poustawię jeszcze jeden komputer. Widzicie, dzisiaj na dwa komputery tutaj pracuję. Okej. Przesunę trochę kamerę, żebyście wszystko widzieli. Mam tu jeszcze jeden komputer. Czekajcie, wezmę sobie. O, to jest Mistrzostwo Świata dzisiaj, po prostu połączenie na dwa komputery to jest rzecz unikatowa. Uwaga, uwaga, popatrzcie. Tutaj mam Makey Makey, za chwilę będę na nim grać. Czekajcie, jeszcze tylko trochę światła tu dostarczymy, żeby tu było dobrze widać. O, dobra. Teraz patrzcie, kochani. Mam tutaj pianino i żeby na nim zagrać, to muszę naciskać klawisze. Zgadza się? Mhm. Jakbym chciała pierwszy klawisz nacisnąć, to muszę nacisnąć strzałkę, którą? Strzałkę, wy. Czekam. Strzałkę w lewo, w prawo, w górę, w dół, którą? Okej, okay, to uwaga, przyciskam. O, to nie ta strzałka. O, zobaczcie. Pierwszy dźwięk. Czy wy słyszycie ten dźwięk? Słyszycie, bosko. Dobra, to teraz następny dźwięk to jest strzałka w górę. Potem następny dźwięk to strzałka w prawo, potem. A potem jest. Hop, i jest jeszcze klik, ale on tutaj w tym przypadku nie działa. Mamy pięć dźwięków, dobra. I teraz słuchajcie, na naszej płytce Makey Makey też mamy góra, dół, prawo, lewo i spacja. Ok. Do takiej płytki musimy podłączyć sobie nasze przewody, które będą przedłużeniem. O, coś mi się tu włączyło, czekajcie. Aha, dobra, moment, poczekajcie. Coś mi się tutaj włączyło. Dobra. Poczekajcie sekundę. Dobra, już mam pianino. Okej, okay, jestem. No i teraz słuchajcie. Mam Makey Makey, do którego podłączę kable w ten sam sposób, jak tutaj jest pokazane. Strzałka w prawo, strzałka w lewo. I strzałkę wezmę w dół, już więcej nie będę tego podłączała i do tych kabli podłączę to, co mi powiedzieliście, czyli pomarańcze, w tym przypadku ja mam mandarynkę, mam też banana, którego Antek powiedział, że nie mogę podłączyć i podłączę jeszcze jeden owoc, a mianowicie jabłko. No i sprawdzimy, czy te owoce przewodzą prąd i czy można na nich zagrać. Uwaga, do pierwszego podłączam, proszę bardzo, mandarynkę, ciach, dobra. Do drugiego to jest strzałka w dół, o to jest tu, strzałka w dół, podłączam banana, ciach. No i mam jeszcze jabłko i do trzeciego klawisza podłączam jabłko. Proszę bardzo, widzicie to? Widzicie, mam nadzieję, świetnie. I teraz uwaga, potrzebuję jeszcze czegoś, co zamknie mi obwód, bo pamiętacie, jak było z żarówką? Ona świeciła tylko wtedy, kiedy obwód był zamknięty. Czyli potrzebuję takiego kabla, który zamknie nam obwód. Niestety cytryny nie mam, Leno, bardzo mi przykro, ale możemy uznać, że ta mandarynka będzie nam cytrusy tutaj zastępowała. No i teraz uwaga, muszę to dotknąć moim kabelkiem i powinno zagrać. Mam nadzieję, że zagra. Słyszeliście? Działa! Bosko. No to uwaga, Antek mówił, że banana nie można, no to ja spróbuję tego banana jednak.
działa. Haha, czyli banan działa. Uwaga. A czy teraz jabłko? O, raz zagrało. Zagrało, ale nie za każdym razem działa. To dziwne. Jak myślicie, dlaczego, patrzcie, mandarynka w sumie też nie za każdym razem, ale banan za każdym razem, a na przykład jabłko już też niekoniecznie za każdym razem. Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje, że jedne owoce, na jednych owocach łatwiej było grać, a na drugich, o właśnie, Małgosia tutaj już nam odpowiedziała, woskowa skórka owocu, dobra. W baterii jest mniejszy prąd, za to w gniazdku jest większy. Oczywiście, no tak, w baterii jest mniejszy prąd i w myjki, które podłączamy do komputera, też jest bardzo mały prąd. Ale my tu mówimy nie takim o gniazdku, tylko o prądzie właśnie, który płynie nam z komputera. Ja myślę, że możemy iść tropem Małgosi, która mówi, że ta skórka, która jest na owocu, ona powoduje izolację i izoluje nam owoc. Przed czym ta skórka może izolować owoc? Jak myślicie? Przed wybuchem? Nie przed wybuchem, przed wysychaniem. Przed wysychaniem. Słuchajcie, popatrzcie, jabłka to takie owoce, które można długo przechowywać. One właśnie dzięki swojej skórce, która nie przepuszcza wody i nie powoduje, że to jabłko szybko wysycha, dzięki temu to jest cała masa nauki, słuchajcie. Gdybym przepołowiła to jabłko teraz i wbiła w niego mój, no to może to zrobię, tylko potrzebuję jeszcze noża, słuchajcie, mam nóż oczywiście, zaraz wam pokażę, bo mi nie uwierzycie. Słuchajcie, przepoławiam jabłko, ono już nie jest najświeższe, ale uwaga, wbijam to jabłko w jabłko. Widzicie? Teraz za każdym razem działa. Wcześniej, o, popatrzcie, widzicie? Jak dotykałam skórki, to nie działało, bo skórka właśnie izoluje i pozwala owocom dłużej przetrwać. Być może ta mandarynka też ma twardą jakąś taką powłokę i jeszcze woskową, to są te wszystkie zabezpieczenia przed tym, żeby owoce się nie psuły w trakcie transportu i to powoduje izolację. Ale taki banan, proszę bardzo. Słuchajcie, a gdyby było tak, ja obniżę znowu kamerę, to już na sam koniec taka ciekawostka, popatrzcie. Co by się stało, gdybym ja dotknęła tych owoców teraz, czy one by zagrały, jak myślicie? Zagrają? Nie zagrają? Zagrały, jak to się stało, jak myślicie? Dokładnie tak, Małgosia, dzięki za podpowiedź. Słuchajcie, ja zrobiłam wam taki mały psikus, bo nie pokazałam wszystkiego. Ja złapałam po prostu to uziemienie, zobaczcie. I teraz trzymając uziemienie, już obniżam ekran, żebyście widzieli, popatrzcie. Dotykam też banana i jabłka, bo ten prąd przeze mnie przepływa. Tak? Przepływa przeze mnie i w tym momencie, i uwaga, to nie jest niebezpieczny prąd, to nie jest taki prąd, który powoduje, że nam się coś dzieje, więc na 100% nic wam się nie stanie, jeżeli do Makey podłączycie owoce i będziecie chcieli na nich zagrać jakąś melodię, chociaż powiem wam i wszystkim dorosłym, którzy nas oglądają, że Makey to nie jest tylko granie na owocach, bo całą masę możliwości, jakie daje Makey, opisałam również w publikacji, którą już wam wysyłam i każdy zainteresowany może przeczytać, jak rozpocząć zabawę z Makey, co jest potrzebne do tego, żeby się bawić i w jaki sposób edukacyjnie to można wykorzystać.
Tak, więc polecam. Mam nadzieję, że dzieciaki, które z nami były, to im się bardzo podobało, a dorośli, którzy oglądali, zostali przeze mnie w jakiś sposób zachęceni do tego, żeby wykorzystać nawet zabawę z takim mini prądem i żeby zrobić właśnie albo kartki, albo szczoteczkowe robociki, czy też bazgracze, albo właśnie wykorzystać makey-makey, bo to wszystko opierało się wokół prądu. Na koniec jeszcze tylko powiem propozycję, pokażę propozycję zajęć dla starszaków. Można znaleźć w sieci scenariusze STEM-owe dla starszaków. One niestety są w języku angielskim, ale opis tych scenariuszy jest bardzo prosty, bo jest zawarte są tam zdjęcia pokazujące, co jest potrzebne. Tutaj niestety potrzebujemy już płytki Arduino, która jest trudna i na pewno młodsze dzieciaki z niej nie skorzystają, ale jeżeli pracujecie na przykład z licealistami, to polecam bardzo, nasz trener Sławek Baturo też wykorzystuje te pomysły ze swoimi uczennicami w szkole w Tucholi i one świetnie się sprawdzają, tak więc polecam szczególnie, ale to dla starszaków, natomiast dla młodszych zabawy z makey-makey, czy też właśnie od diody do robota, gdzie znajdziecie pomysły na kartki, roboty szczoteczkowe i tak dalej. Kochani, czy macie jakieś pytania w związku z naszym dzisiejszym webinarem? Czy jeszcze potrzebujecie jakichś informacji dodatkowych, które mogłyby Wam pomóc zacząć przygodę? Ze STEM-em oczywiście. Cieszę się, że byliście z nami i że no dziękujecie też za te inspiracje, bo mam nadzieję, że one w jakiś sposób też Wam pomogą. Świetnie, bardzo się cieszę. Nie bójcie się tych wyzwań też technicznych. Ja wiem, że czasem człowiek myśli sobie, że ma pewne jakieś obawy, że nie da rady. Najlepiej sobie po prostu przetestować to u siebie w domu, z własnymi dzieciakami, więc mam nadzieję, że też to Wam pomoże i przeniesiecie to potem na pole swojej pracy, czy zawodowej, czy też nawet na organizowanie jakichś zajęć z własnymi dziećmi. Nowa furtka na ciekawe zajęcia. Bardzo się cieszę. Zuzanno, bardzo dziękuję za te miłe słowa i cieszę się, że mogłam dostarczyć kilku pomysłów. No tak, ale być może cena makey-makey powala, ale znowu z drugiej strony porównując na przykład z cenami robotów, nie jest aż tak duża. Natomiast pomysłów na wykorzystanie jest bardzo dużo, można to potem połączyć na przykład ze Scratchem i zaprogramować swoją własną grę, zrobić joystick i wtedy można grać, więc jest to naprawdę nieskończona lista możliwości. Ja wrzucę Wam jeszcze tylko może stronę główną makey-makey, i wtedy będziecie mogli ewentualnie zobaczyć jeszcze, jakie są inne możliwości, bo tak jak mówiłam, samo granie na bananach to tylko jest początek przygody z makey-makey, a potem można naprawdę bardzo dużo pomysłów i projektów wykonać, programując na przykład właśnie gry, jakieś animacje, plakaty interaktywne i do tego robić, wytwarzać gdzieś tam z jakichś śmieci, odpadów właśnie joysticki czy różnego rodzaju zabawki. O, Sławek napisał, że bawi się z mikrobitem, świetne, to ja też się bawię z mikrobitem, co prawda od niedawna, ale już parę pomysłów mam takich, które myślę sobie, że nawet z młodszymi dzieciakami można zrobić, więc bardzo się cieszę, polecam również, to jest jakby taki kolejny krok po makey-makey. Tak, Sławka, widzimy już chyba trzeci raz na naszym webinarze, więc bardzo się cieszę. O, Maciej programuje w Pythonie, brawo, to już jest poważny język programowania.
Sławek, bardzo chętnie. Możesz wpisać, podesłać nam linki, na przykład na naszym profilu, na Facebooku, albo możesz napisać to w wiadomości prywatnej. Bardzo chętnie obejrzymy. Super. Do zobaczenia, do widzenia, Łukaszu. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy z nami dzisiaj byli. Kończymy cykl zajęć STEMowych, ale to nie znaczy, że kończymy wszystkie webinary, bo już wcześniej tu wiem, że Iwona wrzucała Wam link. Czy możesz nam jeszcze, o właśnie, dzięki, podrzucić link, na którym macie rozpiskę na kolejne zajęcia i spotkania. Dzisiaj o 18, za chwilę muszę uciekać z pokoju, bo dzisiaj o 18 kolejne spotkanie, które poprowadzi nasza trenerka. Kto dzisiaj poprowadzi kolejne spotkanie? Agnieszka Chomicka-Bosy, o właśnie, dobra, więc zapraszam też rodziców na to, jak chcą, chcą się dowiedzieć, jak można spędzić czas z dzieciakami, to możecie o godzinie 18 znowu do nas zajrzeć, a tymczasem bardzo dziękujemy, bardzo się cieszę, że Was tutaj dużo